Witam ponownie. Znajdujemy się w sadzie wiśniowym. Jest to sad 8-letni, odmiana Sabina. Sad jest położony dość nisko, jeżeli chodzi o warunki klimatyczne. Jest narażony na przymrozki. W tym roku natura nam nie oszczędziła przymrozków, mieliśmy ich aż za nadto. W tym sadzie stosowaliśmy również preparaty firmy Agrarius. Wśród nich było Stop Drop Flower, Nonagro i nawóz wapniowy do listny kalory. Stop Drop Flower zastosowaliśmy w fazie białego pąka, po to, żeby polepszyć warunki w czasie kwitnienia. Nonogro zostało zastosowane w pełni kwitnienia, po to, żeby zredukować stres, który wynikał z przymrozków, które mieliśmy tutaj kilkakrotnie w czasie kwitnienia i przed kwitnieniem. A nawóz dolistny wapniowy kalory stosowaliśmy dwukrotnie, po to, by polepszyć jakość owoców i dożywić rośliny dolistnie. W związku z zastosowaniem tych preparatów możemy zaobserwować, że opad zawiązków, który w wielu sadach ma miejsce na poziomie 50% lub więcej, my można powiedzieć, że mamy na poziomie kilku procent. Są drzewa, pod którymi w zasadzie nie można znaleźć zawiązków, które nam opadły. To oznacza, że zastosowane zabiegi odniosły należyty skutek. Mamy, można powiedzieć, pełny plon. Wygląda na to, jak Państwo widzicie, że będzie to bardzo dobry jakościowo plon. Pozostaje tylko kwestia wyczekania do odpowiedniego momentu, żeby terminowo zebrać owoce. Według mnie zastosowane preparaty działają prawidłowo, redukują stres związany z przymrozkami. Z naszego doświadczenia wynika, że preparaty firmy Agrarius wspomagają zawiązywanie owoców oraz poprawiają zdecydowanie ich jakość w okresie wzrostu przed zbiorami. Dziękuję.